Przypominam, że jesteśmy w trakcie realizacji 8 punktu. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do kwestii już realizacji tego punktu, chciałam sprostować swoje chłopa, a mianowicie jest z nami również obecna pani radna powiatowa, którą tutaj naszedna wiosna Hałek. Przepraszam, że nie przywitałam, ale już osobiście tak po drugie to zaproszenie pani przyjęła ode mnie, wynikało to z dezorganizacji trochę na początku sesji, wynikającej z tego, że mieliśmy nietypowo gościa z zewnątrz, który do nas dojeżdżał i w związku z tym zamieszaniem tak po prostu wyszło. Przepraszam bardzo serdecznie, witam. Mam nadzieję, że tutaj pani przyjmie te przeprosiny. Witamy panią w naszym gronie. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do realizacji punktu. Proszę o zgłaszanie kandydatów, bo punkt tego wymaga przeprowadzenia głosowania tajnego przedstawicieli do komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Pan Mieczysław Kari. Pan Mieczysław Kari. Czy pan Mieczysław Kari wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan Rzeszowski wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Pan Zgórka. Czy pan Zgórka wyraża zgodę? Czy są jakieś inne kandydatury? Zamykamy. Zamykamy listę kandydatur do pracy w komisji skrutacyjnej. Kto z Państwa radnych jest za zamknięciem tej listy? Dziękuję bardzo. Jednogłośne głosowanie, w związku z czym komisja skrutacyjna przeprowadzi to głosowanie. Głosowanie będzie na kartach do głosowania. Oczywiście karty zostaną w sposób prawny oddany, żeby komisja skrutacyjna mogła przygotować. Teraz krótka wydaje się. To mi się wydaje, proszę Państwa, ponieważ każdy z Państwa przygotował sobie kawę, to spokojnie wypijemy, nie przemieszczamy się, a te 5 minut organizacyjnych komisji dajemy, żeby mogła zorganizować, proszę Panią radcę, o obsługę tej komisji zarządza 5-minutową przerwę.